Dzień dobry, drodzy Państwo, witam serdecznie. Ja witam Państwa z na szczęście słonecznego już Opola. Widzę Państwo, tutaj się witają z Krakowa, z Gorzowa. Bardzo się cieszę, że są z nami Państwo po raz kolejny, a może pierwszy raz. Tradycyjnie już proszę dać znać, czy są Państwo może z nami po raz pierwszy, a może już kolejny raz. Widzę, że sporo z Państwa jest kolejny raz. Bardzo się cieszę. Ale też widzę, że część z Państwa tutaj zawitała do nas pierwszy raz, co mam nadzieję oznacza, że temat jest dla Państwa ciekawy, frapujący i nie mogą się Państwo doczekać, bo ja sama jestem bardzo ciekawa tego, co dla nas dzisiaj Pani Agnieszka Bilska przygotowała. To ja powoli pozwolę sobie rozpocząć. Drodzy Państwo, kilka słów o tym, co u nas na bieżąco. Zawsze informujemy Państwa o tym, co u nas się dzieje. Wprawdzie dzisiejszy webinar jest skierowany w dużej mierze do rodziców, ale myślę, że wśród rodziców są też nauczyciele, być może właśnie dyrektorzy, ale być może chcą Państwo zachęcić swoją szkołę, do której chodzą Państwa dzieci. Chcemy bardzo serdecznie poinformować Państwa, że po raz drugi już rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Dziecko z pasją. Jest to bezpłatny projekt dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia bieżącego roku. Tutaj jest podany link. Olu, możesz też wkleić go na czat. Mogą Państwo się zapoznać, na czym polega projekt. W bardzo dużym skrócie jest to projekt, którego celem jest zbudowanie wspierającej społeczności dla dyrektorów, bo ta wspierająca społeczność wpłynie później, mamy taką nadzieję, wpłynie na relacje w kadrze, na relacje wśród dzieci, na to, w jaki sposób się toczy edukacja w szkołach w Polsce. W tym roku, jeśli być może ktoś z Państwa z nami jest, kto brał udział w tym roku w tym projekcie, to proszę się podzielić, jak było. Projekt jeszcze trwa. Na pewno będziemy się dzielić też ewaluacją. Natomiast zdecydowaliśmy się kontynuować projekt z uwagi na też dobre opinie ze strony dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli biorących udział w projekcie. Przypominam też, że mogą Państwo wesprzeć nasz fundusz stypendialny. W tym roku około 54 dzieci korzysta z niego. Jest to fundusz, dzięki któremu dzieci, które nie mogą sobie pozwolić na opłatę czesnego, mogą dołączyć na stacjonarne zajęcia Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie lub na zajęcia online dla starszych kierunków. I klikając tutaj w link, który teraz Państwu wyświetlam do góry, można nawet drobną kwotą przyłożyć się do tego funduszu stypendialnego. Jeśli Państwo klikną w ten link, to absolutnie Państwo nie wyrzuci tutaj z klika. Jeśli Państwo oglądają nas na Facebooku, to Ania zaraz wklei tam link. Można też do tej zbiórki, do tej akcji dołączyć. I kilka kwestii organizacyjnych. Nasz webinar dzisiaj od momentu, jak oddam głos Pani Agnieszce, potrwa około 40-45 minut i później będzie czas na pytania. Jeśli oglądają nas Państwo za pomocą platformy Click Meeting, to na koniec będziemy mieć taką sesję właśnie pytań Q&A i wtedy bardzo proszę pamiętać, zadając pytanie, aby na końcu dać pytajnik, żeby klik nam tutaj przefiltrował to jako pytanie. Jeśli oglądają nas Państwo poprzez transmisję na Facebooku, to też bardzo bym prosiła, żeby tam pisać pytania i one tutaj zostaną przez Anię przekierowane na Click Meeting. Jeśli Państwo są zarejestrowani na Click Meetingu, to bezpośrednio po webinarze dostaną Państwo nagranie webinaru oraz certyfikat z tego dzisiejszego wydarzenia. Wszystkie nasze webinary są też około 2 dni później po wydarzeniu dostępne na naszym kanale YouTube. Olu, jakbyś mogła wkleić też proszę ten link do kanału na YouTubie. Jeśli Państwo mają ochotę, to oczywiście zapraszamy też do obejrzenia poprzednich webinarów, które też były niezwykle interesujące.
No i teraz bardzo powoli już będę zapraszała panią Agnieszkę, która należy do być może znanej państwu społeczności Super Belfrów. Jest pedagogiem, ale myślę, że spokojnie mogę też powiedzieć, że jest pasjonatem gier i wiele wokół tych gier robiła, robi i też zaraża pasją innych, ale też właśnie stara się edukować nas starszych, którzy dla których te wszystkie Robloxy, Minecrafty nie zawsze są do końca znane. Ja też mam okazję uczyć dzieci takie w wieku szkolnym, no i czasem przychodzą do mnie z nowymi tematami i myślę sobie, matko, znowu się zmieniło, znowu jesteś nowego na topie. Więc pani Agnieszko, bardzo jesteśmy ciekawie, co jest na topie, no i jak sobie z tymi grami radzić, czy to pozwalać, nie pozwalać, czy więcej jest korzyści, czy więcej zagrożeń. Oddaję pani teraz głos, ja jestem tutaj w razie co w tle oczywiście. Super. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa w ten miły wieczór. Bardzo mnie ubawiło, jak Pani powiedziała, że my starsi, no to chyba jest o mnie, że my starsi. Pani ma pewnie o połowę lat mniej niż ja. Więc tak, no nasze perspektywy mogą być trochę różne, ale wciąż na pewno są bardzo różne od tych, które mają nasze dzieci. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj Państwa zapraszam do prezentacji, która będzie dostępna dla Państwa i teraz, i jak zakończymy spotkanie, zapraszam do tego, żebyście po prostu dołączyli do prezentacji, która znajduje się w chmurze na Google'ach. I chciałam zapytać teraz, bo wrzuciłam link, czy udaje się Państwu tę prezentację otworzyć. Będzie mi bardzo miło, jeśli się tam Państwo pojawią, ponieważ to są, prezentacja zawiera różne materiały, które są klikalne, gdzie można po prostu po naszym spotkaniu zajrzeć znowu i sobie pogrzebać, pooglądać, poczytać, zagłębić się bardziej. Podczas naszego dzisiejszego spotkania będę Państwu pokazywać, co tam jest zaszyte, gdzie te linki są i jak, które warto otwierać. Więc tak sobie bardzo dziękuję za informację zwrotną. Więc ja sobie pozwolę udostępnić prezentację, ponieważ oprócz tego, że chciałabym Państwu tę prezentację pokazać, to jeszcze będę chciała otwierać różne linki, które tam są dla Państwa zaszyte. Chciałabym zapytać, czy dobrze widać. Dajcie znać, czy widać, czy udostępnioną prezentację widać. Tak? O, super, dziękuję bardzo. Dobra, no to zacznijmy od tego, że... Okej, to nie ta prezentacja. Dobra, jeszcze raz, przepraszam. Mam dwie stworzone, bardzo podobne i dlatego chciałabym Państwu jeszcze raz udostępniam. Dobra, to będzie pewnie ta. Dobra. Okej. To jeszcze raz, tutaj Państwo są, już widzę. No i chciałabym zacząć od zapytania Państwa o opinię, to znaczy chodzi mi o Państwa stosunek do gier, Państwa doświadczenie z grami. Chciałabym przeprowadzić pewnego rodzaju szybciutką ankietę i zapraszam Państwa pod ten link, który teraz wrzuciłam na czat. Mam nadzieję, że się Państwu wyświetla i że tam Państwo są. Zobaczmy, ja tutaj sobie patrzę, czy... Okej, stosunek mieszany Pani Renata pisze. Bardzo dziękuję. Ja też nie gram, grywam. Nie jestem hardkorowym tak zwanym graczem. Jestem mamą gracza, który ma bardzo długie doświadczenie, bo już ma 19 lat, długie doświadczenie z grami, w związku z tym mogę się wypowiadać z tej perspektywy rodzica, ale też przez to, że jestem nauczycielką i bardzo mnie ciekawi ten temat, od wielu lat go zgłębiam, to ten stosunek mój się zmienił. Opowiem jak, natomiast patrzę teraz na wyniki Państwa odpowiedzi. Zróbmy tak. Jeszcze raz udostępnimy i zobaczymy,
jakie Państwo udzielają odpowiedzi. Ok, super. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Mamy odpowiedź na pytanie, twoje dziecko gra w gry wideo, tak po środku, tak? Czyli jakby ani za często, ani nigdy. Patrzę, czy Państwo grają i tutaj duże zaskoczenie i bardzo się cieszę. Patrzę, że widzę, że Państwo grają sami. Nie grają sami, to źle jest, ok, 4,4, nigdy Państwo nie grają, czyli większość z Państwa jednak nie gra. Ja się ucieszyłam, że gracie, w prawą stronę powinno być często. Dobra, i czy grywasz z dzieckiem i dziećmi? Widzę, że piszą Państwo, że nigdy raczej, czyli bardziej w tym kierunku, że rzadko. Natomiast jeśli chodzi o egzekwowanie zasad związanych z platformami do gier, to tak średnio, tak? Czyli na pośrodku. I tak, i nie, albo czasem. No i czy dziecko rozmawia z wami o sytuacjach związanych z graniem? To też widzę, że czasem. Okej. Mam poczucie, że są Państwo tutaj dlatego, że po pierwsze sami nie gracie, nie grywacie z dziećmi, więc doświadczenie wasze i wiedza na temat tego, jak wygląda granie i z czym się wiąże, jest małe. Natomiast staracie się, aby ta sytuacja w domu związana z graniem była pod kontrolą, była zdrowa, więc dlatego tu jesteście. Patrzę, co Państwo do mnie napisali. Nie mogę odnaleźć prezentacji. Okej. Jest link, dziękuję. Tak, właśnie, więc taka właśnie refleksja. Mam trójkę dzieci, tak, pani Beata pisze, pozwalam grać, ale pod kontrolą, dokładnie. Więc chcą Państwo mieć kontrolę, chcą Państwo mieć świadomość, rozumiem, że zależy Państwu na tym, żeby dzieci grały i żeby nie spotykały ich tam przykrości, prawda, więc tak, dzisiejsze nasze spotkanie jest właśnie po to, żebyśmy porozmawiali na temat tego, z czym się wiąże granie. Dziękuję Państwu za odpowiedzi. Jeszcze raz zobaczę sobie, czy tam się coś bardzo zmieniło. Nie zmieniło się bardzo. Nasze dzisiejsze spotkanie, taki zaplanowałam sobie dzisiaj dla nas program. Mam nadzieję, że się uda nam całość zrobić, bo to dosyć jest ambitny program. Rozmowa na temat cyfrowego dobrostanu, następnie na temat korzyści związanych z grami, zagrożeń, dobrych praktyk. Na początek chciałam Państwu pokazać trochę badań. To są polskie badania na temat gier i tutaj ciekawe informacje na temat tego, jak wygląda przekrój wiekowy, ile czasu dzieci grają, tak? Czyli tutaj mamy informacje o tym, że przeciętny wiek, w którym dzieci zaczynają grać w gry cyfrowe, to 8,5 roku, czyli no, to jest wiek około komunijny, prawda? Często zdarza się, że dzieci wtedy dostają urządzenia, zaczynają grać, ponieważ mają dostęp do własnego po prostu, do własnej platformy, czy to komputera, czy konsoli, czy na przykład smartfona. Dalej mamy informacje na temat tego, ile czasu grają dzieci, więc polska młodzież w ciągu tygodnia poświęca około 11 godzin, to jest deklaracja tej badanej grupy. Myślę, że to może być troszeczkę więcej. 2,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, ale prawie 4 godziny w weekendy, tak? Czyli też odpowiedzi na pytania w tym raporcie, w tym badaniu dotyczyły tego, dlaczego dzieci grają. No i bardzo często pojawiała się odpowiedź, że z powodu nudy. Więc domyślam się, że gry zastępują młodzieży i dzieciom rozrywkę, nie zastępują, no zapewniają rozrywkę. Dalsze badania, inne z kolei Game Story, tutaj w prezentacji mają Państwo linki do tych badań, gdybyście chcieli sobie zajrzeć i potwierdzić, bądź zweryfikować, bądź przeczytać więcej na ten temat. 87% nastolatków w wieku 12 do 8
18 lat, gra w gry komputerowe, mobilne lub konsolowe, minimum raz w tygodniu. Natomiast w grupie wiekowej od 9 do 18 odsetek wynosi 91%, czyli możemy bezpiecznie założyć, że większość dzieci gra. Tutaj badanie dotyczyło nastolatków, prawda? Natomiast nie ma się co oszukiwać, no jest to na pewno powszechne zjawisko, a i my jako rodzice, jako nauczyciele, jako opiekunowie, żeby mieć kontrolę, żeby może nawet nie chodzi tak bardzo o kontrolę, co o dbałość o to, żeby o dobrostan naszych dzieci, powinniśmy mieć wiedzę, świadomość tego, w co dzieci grają. I tutaj w badaniach pojawiły się takie gry jak Minecraft, Roblox, Simsy, Among Us czy GTA, chociaż GTA to gra dla dorosłych, ale wciąż pojawiał się w odpowiedziach, więc oznacza, że młodsze dzieci grają w tę grę. Natomiast nie są to wszystkie gry i tutaj Państwa zapraszam do kliknięcia sobie w ten link, który jest na slajdzie, a zresztą tutaj wkleimy elegancko na... Wklejam. Mam nadzieję, że uda się Państwu tam wejść. To jest zestawienie gier, które na... O, to nie ten link, przepraszam, uwaga. To nie ten link, sekundeczkę. Zestawienie, tak, to jest ten link. Mam nadzieję, że Państwu dobrze wklejam teraz. Okej. Ten powinien prowadzić, tak, powinien do zestawienia prowadzić. Okej. Czyli mam nadzieję, że Państwo mają teraz dostęp do tego zestawienia. Czyli patrzymy na zestawienie gier, które w tym momencie są popularne, jakie mają oznaczenia PEGI, czyli dla jakiego wieku są przewidziane, jakie wartości edukacyjne te gry mają, czyli można liczyć na to, że tam czegoś się dzieci nauczą. Następnie mamy zagrożenia, które w tej grze mogą wystąpić dla graczy, dla uczniów, o których rozmawiamy w tym momencie. Przepraszam, tak? Wielką prośbę, bo Pani wyświetliła też u siebie to. A, jasne. Uczestnicy na Facebooku, dziewczyny zaraz przekleją link, ale też żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć. Będę wdzięczna. O, super, jasne, bardzo dziękuję. Jasne. A poproszę, żebyś tam na bieżąco też na Facebook, jeśli możesz, wklejała. Dobra, to udostępniam ten element, o którym teraz gadam. Zestawienie, tak jest. Tutaj chyba Państwo widzą tyle, co ja, mam nadzieję. Okej, czyli tak jak mówiłam, mamy tabelę, w której zestawiłam gry, które są popularne wśród dzieci i młodzieży w tym przekroju wiekowym, o którym dzisiaj rozmawiamy. No i ważne rzeczy na temat tego, czy są tam jakieś zagrożenia, czy podczas gry, czy gra wymaga zakupów w trakcie, to jest bardzo istotne. No i czy ta gra jest płatna, czy nie. Myślę, że Państwu się ta tabela przyda. Dajcie znać, czy kojarzycie tytuły, czy są wśród nich gry, w które grywają Wasze dzieci. Patrzę, zobaczę sobie na czacie, czy Państwo coś pisali. Okej. Dajcie znać, czy któreś z tych tematów, z tych gier są dla Was... Okej. Pan Marcin pisze, gdzie Counter-Strike, tak? League of Legends. Nie widzę popularnych pozycji. Mam nadzieję, że ta tabela Państwu troszeczkę poprawiła odbiór. Jeżeli uważacie, że powinny się tam znaleźć inne gry, to ten dokument pozwala na dodawanie komentarzy. Więc zapraszam do dodania w komentarzach gry, które powinny się tam znaleźć, ja uzupełnię tę tabelę. Pani Karolina mówi Super Mario, pani Bata mówi, że większość znajomych tytułów, pani Magda, widocznie nauczycielka, mówi, że uczniowie grają. O, rozumiem, gracie, kojarzycie, Simsy, Minecraft oczywiście, a czy GTA to Fortnite? Nie, to są dwie różne rzeczy, Fortnite to inna gra. Okej, ale widzę, że sobie Państwo nawzajem odpowiadają. Jeszcze Brawl Stars nie mamy tutaj na tej liście, powinno się pojawić. Bardzo dziękuję.
To pierwsza rzecz, którą, o której ważne byście mieli świadomość, że warto wiedzieć, tak? Warto wiedzieć, w co dzieci grają, w co uczniowie grają, bo jeżeli Państwo tutaj są też nauczyciele, to oczywiście o tym, w co uczniowie grają. Rozmawiać, prawda? Można ich zapytać, można wykorzystać ich wiedzę na temat gier do różnych tematów związanych z lekcją, więc po pierwsze doinformowanie się, tak? Czyli wiedza na temat tego, jakie gry są w tym momencie popularne. No i teraz przejdziemy do tego cyfrowego dobrostanu, o którym obiecałam, że będzie. I pytanie, ile czasu dzieci mogą spędzać grając w gry wideo? A ja bym zaprosiła Państwa do napisania mi, o, to Kaboka też lubię, lubiliśmy, jak syn był mniejszy, Wiedźmin, no jasne. Proszę Państwa, zapraszam do napisania na czacie, ile Waszym zdaniem czasu dzieci powinny spędzać, czy mogą spędzać grając w gry wideo. Jaka jest Wasza opinia? Bardzo jestem ciekawa. 1 godzina, 3 godziny dziennie. Pani Mogosia, 1,5 dziennie dziecko gra, 0,5 godziny, 2 godziny. Dobra. Ale szybko odpowiadacie. 2 godziny, 2 godziny, 1 godzina. Okej. Okay. Dobra. 0, padło 0, widziałam. 3, 4, 3, okej, 30 minut. Szybko mijam. Godzinę. Dobra. 0 pani Hania napisała. Dziękuję za tą odpowiedź. A skąd państwo biorą to znaczy, jakby czym się państwo kierują? A właśnie, widzę, pani Wioleta napisała ustalone przez WHO. Dziękuję bardzo. Weekend, godzinka. Zobaczmy. Wiekiem, oczywiście, jasne, to jest jeden z argumentów, jeden z czynników, który jest bardzo ważny, czyli wiek. I tutaj mamy na tym slajdzie rekomendacje amerykańskiej Akademii Pediatrycznej. Dzieci w wieku od 2 do 5 powinny ograniczyć czas spędzany przed ekranem do 1 godziny dziennie, a dzieci w wieku lat 6 do 18 do 2 godzin dziennie lub mniej, tak? To są rekomendacje Akademii Pediatrycznej amerykańskiej, natomiast oczywiście no, argumentów jest więcej, tak nam się wydaje, pani Beata mówi, a pani Bogosia, że do 10 roku życia tylko weekend i sobota, pani Beata, że intuicyjnie. No właśnie, te godziny, które tutaj są podane, to jest jeden z czynników, tak? Czyli ustalanie, ile dziecko gra, w co gra, kiedy gra, to są rzeczy, które są mocno indywidualne, tak? Czyli jakby nie można powiedzieć, że mamy jeden wzorzec, który w SEWR stoi po prostu wyeksponowany i do niego wszyscy się odnoszą, bo to jest zbyt złożony temat, prawda? Tutaj jeśli chodzi o to, ile dziecko gra i ile powinno grać, i to zależy od tego, prawda, jakie jest to nasze dziecko. I musimy wiedzieć, czy jemu to dobrze robi, czy nie. Musimy z nim o tym rozmawiać, musimy mieć świadomość, jaki jest jego odbiór. Pokazuję Państwu takie narzędzie, które jest może bardzo proste i Państwo macie świadomość, że często jest wykorzystywane przez coachów i różnych terapeutów, to się nazywa koło życia, prawda? Mamy takie narzędzie, które służy do tego, żeby określić, jak ważne w naszym życiu są poszczególne elementy, które tutaj widzimy na tym kole, czyli sen, czyli nauka, czyli co tam jeszcze mamy. Co tam jest, bo się zgubiłam i teraz nie widać tego. Zaraz zobaczymy, mi to zakryło. Co tam jest w tym kole? Sekundeczkę. Wiek, czas i inaktywność. Sport, no właśnie. Sen, nauka, ruch i sport, życie towarzyskie i granie. No i jak Państwo się przyjrzą temu, tej pizzy, to widzicie, że nie wszystkie kawałki są jednakowej wielkości, tak? Czyli tutaj określona jest wartość, ważność tych elementów w życiu dziecka. No i
jakby najkorzystniej byłoby, gdyby ta pizza miała kształt koła, tak, żeby była okręgiem, eleganckim, równym, czyli tyle samo ważne, tak samo ważny jest sen, jak życie towarzyskie, sport, nauka, no to byłaby sytuacja idealna. Jeżeli granie zajmuje większą część, tak, czyli jest największym kawałkiem pizzy, a pozostałe elementy życia są malutkie, to możemy się zacząć zajmować tym tematem. Może nie martwić, może nie panikować, ale generalnie powinniśmy zwrócić więcej uwagi na to, żeby ta harmonia, ten balans między aktywnościami została zachowana. I tutaj ideę tego okręgu i tych pięciu kategorii zaczerpnęłam z doświadczeń gracza, który holenderskiego gracza, który sobie najpierw sam ze swoją rodziną, z mamą dochodził do porozumienia na temat gier, bo mama się tak bardzo nie cieszyła tym, że on gra, po czym się okazało, że jest, osiąga sukcesy i po prostu granie stało się jego karierą. I te pięć kategorii to właśnie od niego. Na slajdzie znajdą Państwo link, zresztą na końcu podam takie repozytorium linków, gdzie te wszystkie historie będzie można znaleźć i sobie zweryfikować. Natomiast tak jak mówię, rozmowa ze sobą nawzajem, rodzice i opiekunowie rozmawiają, jak i też rozmowa z dziećmi na temat tej równowagi, która jest bardzo ważna w życiu. Dla wszystkich, no oczywiście najlepiej, gdybyśmy sami byli wzorem tej równowagi. Druga rzecz, która rodzicom pomaga i do której powinni sięgać, mimo że wśród graczy i dzieci nie cieszy się dużą popularnością, czyli informacja na temat zawartości gier, PEGI. Tutaj w Europie funkcjonuje ten system, gdzie na pudełkach gier, czy jakby patrzymy na stronę i kupujemy online, tam również znajdą Państwo te deskryptory, te opisy, co w tej grze się może znaleźć i dla jakiego wieku jest rekomendowana. I warto się kierować tymi rekomendacjami. To nie są wyryte w kamieniu, prawda, zasady też. To oczywiście, tak jak mówiliśmy, zależy od tego, jak bardzo dojrzałe jest nasze dziecko i jaką ma wrażliwość. To są rekomendacje, prawda? Natomiast to, co widzą Państwo na dole, te deskryptory treści, to od razu dają do zrozumienia, czy rzeczywiście nasze dziecko jest na tyle duże, dorosłe, dojrzałe, żeby mogło w takie gry grać. I zobaczcie na dole bad language, czyli przekleństwa, dyskryminacja, narkotyki, strach, hazard, czy jakieś sytuacje, gdzie znajduje się seks, czy przemoc słowna, czy fizyczna, no i zakupy w grze. Więc tutaj też mamy link do PEGI, gdzie mogą Państwo po prostu wpisać nazwę gry, jeżeli nie macie pewności, dla jakiego wieku jest przewidziana, to zachęcam Państwa do zajrzenia po prostu sobie na ten link, wklejam go tutaj. Jeżeli znacie nazwę, gry, to można ją wpisać na tej stronie na górze, w okienko, i wtedy pojawi się Państwu temat, znaczy opis tej gry. Załóżmy, że wpiszę Minecraft. Musiałam Państwu udostępnić też. Zobaczmy, sekundeczkę. Teraz udostępnimy inny slajd. Sekundkę. Tutaj. Zobaczmy. Tak, wpisałam sobie Minecraft. Zobaczcie, mamy. Pojawiają nam się różnego rodzaju dodatki, czy mamy tutaj story mode, prawda? A my szukamy podstawowej wersji Minecrafta, ok, od Mojangu, czyli jest na samym dole. No i co my tu mamy? Jest od 7 roku życia, tak? Czyli zakładamy, że
że dzieciaki w pierwszej klasie szkoły podstawowej już mogą zacząć w niego grać, natomiast trzeba mieć świadomość, że znajdują się tam elementy, które dla niektórych dzieci mogą, które niektóre dzieci mogą przestraszyć, albo są elementy, gdzie trzeba wykorzystać przemoc, tak? Czy to trzeba pozyskać jakieś jedzenie i zabić owieczkę, a to dla dzieci, dla których zabijanie w ogóle w grach dotychczas nie było obecne, może stanowić pewnego rodzaju, no nie pewnego rodzaju, może po prostu przestraszyć. Dlatego zapraszam, żeby Państwo zaglądali. Brawl Stars nie ma, Pani mówi. Zobaczmy, czy Brawl Stars nie ma, dlaczego. Powinno, czy to jest, zaraz zobaczymy. Sprawdźmy. Rzeczywiście, nie pojawiło się. To nie jest pudełkowa gra. Mamy Brawl. Brawl Brothers. Ewidentnie pojawia się przemoc oraz przekleństwa. No i tak. Od 12 roku życia, więc. Okej, okay. Przejdźmy dalej. Nie ma The Isle. Okej, okay. Czyli domyślam się, że może nie być tak szybko aktualizowane, jeżeli to jest bardzo nowa gra, bądź. Trzeba by było. Muszę zobaczyć, z jaką częstotliwością, szczerze mówiąc, nie sprawdzałam tego dotychczas, ale Państwo mnie zaciekawili. Z jaką częstotliwością Pagi aktualizuje swoje rekomendacje. Dobra, teraz zobaczmy. Zobaczmy dalej. Tutaj. Czyli stare dobre Pagi. Jak Państwo wejdą na tą stronę, to jest tam też dużo. Dużo różnych rekomendowanych narzędzi dla rodziców, więc tam też warto chwilę posiedzieć i poszukać przydatnych dla siebie narzędzi, które pozwolą podnieść świadomość na temat tego, o czym są gry i komu, dla kogo są przeznaczone. Następna rzecz to zasady. I tutaj mamy zasady, które obowiązują ogólnie nie tylko jeśli chodzi o gry, ale też w ogóle jeśli chodzi o cyfrowy dobrostan, obowiązują jeśli chodzi o obecność dzieci online i szczególnie jeśli chodzi o młodsze dzieci, tak? Tutaj ta kontrola rodziców jest znacznie większa i powinna być, gdzie dzieci powinny grać tylko w towarzystwie rodziców, instalować gry za zgodą rodziców, żeby to było ustalone, kiedy wolno grać, czy po szkole, po odrobieniu zadania domowego, w weekendy, czy tylko w określonych miejscach domu i rekomendowane są jakieś wspólne przestrzenie mieszkalne, gdzie rodzice mogą widzieć, co się dzieje. Widziałam na czacie taki komentarz, że rodzice nie mają świadomości, że dzieci grają w nocy u siebie w pokoju, bo znikają dzieci tam, prawda? Wieczorem idą spać, ale urządzenie do grania, czyli platforma, czy jakiś komputer, czy konsola, czy nawet smartfon są dostępne i wtedy może się tak zdarzyć, że dzieci grają w nocy. Dlatego świadomość tego, że nie można zamykać oczu na to, tak? Rodzice powinni mieć kontrolę nad tym, co w pokoju zostaje i do czego dziecko ma dostęp w nocy, żeby nie doprowadzić do takich sytuacji, o jakich Państwo piszą. Jeśli chodzi o zasady dotyczące starszych dzieci, to tutaj opierają się głównie na ustalanie tych zasad opiera się na wspólnej rozmowie, na zadawaniu pytań, dowiadywaniu się od dzieci, wspólnym decydowaniu, tak? Czyli jakby rozwijamy u dzieci świadomość tego, dlaczego gry mają na przykład takie rekomendacje od Pegi, albo kiedy jest najlepszy czas na grę, albo ile ta gra zajmuje czasu i jak tutaj negocjować
z dzieckiem, kiedy może grać, bo kiedy najlepiej robić przerwy, to jest bardzo trudny temat, bo w niektórych grach, prawda, mecze mogą trwać kilka godzin i co wtedy zrobić? A takie dziecko poczuje się bardzo rozgoryczone i czasem wręcz złe, że będzie musiało w trakcie meczu przestać grać, ale niestety jako rodzice musimy mieć świadomość tego, że gry są tak zaprojektowane, pracują nad nim najtęższe umysły, psychologowie i specjaliści najwyższej klasy, robią to po to, żeby z tej gry nie wychodzić, żeby tam być jak najdłużej. No i teraz nasza rola jako rodziców jest tak rozmawiać z dziećmi i tak je przekonać o tym, że przerwy są niezbędne i dla ich zdrowia muszą mieć miejsce. Rozmowa na tym, jak na temat tego, jak sobie radzić z emocjami podczas gry i właśnie tą frustracją, która się pojawia często. Rozmowa na temat tego, kiedy wyłączyć powiadomienia, jak grać bezpiecznie z innymi online. To są bardzo duże tematy, to dla dorosłych są duże tematy, dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy. Natomiast to nie znaczy, że my mamy prowadzić te rozmowy tylko między sobą. Ważne, żeby włączyć w te rozmowy dziecko. Tym bardziej z tego, co widzę, dla Państwa temat gier jest, dla wielu jest nowy i kierujecie się pewnie, tak jak i ja kierowałam się przez wiele lat, takimi stereotypowymi przekonaniami, że gry są złe i należy je ograniczać. To nie jest takie proste, prawda? Mam nadzieję, że część z Państwa ma doświadczenie grania. Widziałam w odpowiedziach, że może nie dużo, ale jednak. Więc wiecie, że granie może przynieść korzyści. O tym będzie zaraz. Czyli podsumowując tę część związaną z dobrostanem, ogólnie dla wszystkich rodziców takie wskazówki niezależnie od wieku dziecka. Jeśli możecie, to grajcie w gry, w które gra wasz syn, córka, grajcie z nimi, albo jeżeli nie możecie grać, to oglądajcie recenzje albo gameplaye, czyli takie po prostu nagrane filmiki, w których ktoś przechodzi grę, a my ją oglądamy biernie. Zachęcam do robienia tego, dlatego że takie rekomendacje doświadczonych, tutaj mamy podlinkowane osoby bardzo wiarygodne i którym można zaufać. Zachęcam do oglądania takich gameplay albo takich recenzji i subskrybowania kanałów po prostu, bo na bieżąco będą Państwo mieli informacje na temat tego, co jest modne, co się pojawia, jakie są nowe gry albo jakie są nowe funkcjonalności czy dodatki. No i oglądacie dorosłą osobę, która ma świadomość i która jest odpowiedzialna, bo ma sama dzieci. W związku z tym oglądanie takich filmików daje nam dużo informacji jako rodzicom i świadomość, podnosi naszą świadomość na temat tego i wiedzę na temat tego, o co chodzi w grach. Więc ta świadomość i obecność, kiedy nasze dzieci grają, jest super ważna. Ważne, żeby z nimi być, ważne, żeby z nimi o tym rozmawiać, bo stamtąd się dowiemy, tak? Stamtąd się, od nich się to dowiemy, jak to wygląda, prawda? Może od nich się dowiemy, czy jest wszystko w porządku. Tutaj mamy kilka wskazówek od Fundacji Dbaj o mój zasięg. To jest efekt projektu Granie na ekranie. Kilka takich fajnych infografik, które można sobie wręcz w domu wydrukować i powiesić na lodówce. Kilka wskazówek, które wydają nam się może oczywiste, ale niekoniecznie wszędzie mają miejsce, więc można sobie taką infografiką pomóc. No i jak zwykle moja wskazówka, żeby razem z dziećmi starać się te wskazówki wykorzystać i wprowadzić w życie. To było o dobrostanie. Teraz przejdziemy do tych tematów, które w dalszej części zaplanowałam, czyli rozmowa o korzyściach i o zagrożeniach. Zobaczmy.
te korzyści, które pojawiają się w większości publikacji i wśród naukowców i w raportach, które Państwu tutaj wcześniej prezentowałam, korzyści dla umiejętności poznawczych, dla umiejętności społecznych, kiedy gramy w grach multiplayerowych, prawda? Poprawa zdolności manualnych oczywiście, zdolności językowych i tutaj mogłabym szereg historii na ten temat opowiedzieć jako anglistka, gdy przychodziły mamy na wywiadówce i skarżyły się, dlaczego dziecku tak ciężko idzie angielski. Ja pytałam wtedy, a pozwala pani grać? A no nie, nie pozwalam, absolutnie. A ja wtedy mówiłam, no właśnie, to proszę pozwalać, wtedy będziemy mogli obserwować znaczny, błyskawiczny postęp w zdolnościach językowych i to było dosyć duże zaskoczenie. Może teraz takie podejście jest powszechne, natomiast wcześniej, jak z 10 lat temu, to nie było normą. No i oczywiście rozrywka i odpoczynek, to o tym, to jest oczywistość, o tym nie trzeba mówić. No i tutaj jest kolejna fajna infografika, którą Państwu zachęcam Państwa do ściągnięcia sobie ze strony Fundacji Dbam o mój zasięg i z tego programu Granie na ekranie, bo wśród korzyści jest bardzo wiele takich, które przydadzą się dzieciom do swojej przyszłej kariery zawodowej na przykład. Na przykład nauka kooperacji i rywalizacji z innymi, prawda? Albo co jeszcze, na przykład podtrzymywanie i pogłębianie relacji międzypokoleniowych. Więc bardzo zapraszam do zajrzenia sobie na tę stronę i pobrania tych infografik. Natomiast tutaj jeszcze kilka informacji z badania właśnie w ramach tego programu, projektu Granie na ekranie. O czym mówią gracze, co deklarują gracze, że granie w gry pozwala podnieść kompetencje, takie jak spostrzegawczość, poprawić refleks, no i oczywiście ta edukacja, nauka języków obcych i trening relacji. Badacze, tutaj też link do badania, mówią o tym, że regularne granie w gry komputerowe poprawia zdolności poznawcze, takie jak szybkość reagowania, wrażliwość na kontrast, czy selektywność i podzielność uwagi. Badacze amerykańscy, którzy już od wielu lat analizują ten temat, pracują nad nim, to na przykład James Paul G., który mówi o tym, że granie w gry to jest ćwiczenie cyfrowej piśmienności, tak? Czyli tak zwanej takiego cyfrowego alfabetyzmu, czyli umiejętność sprawnej i szybkiej obsługi różnych interfejsów. I tutaj chyba nie trzeba długo tłumaczyć, że dzieciaki, które grają, są znacznie bardziej usprawnione, jeśli chodzi o obsługę różnych cyfrowych interfejsów niż cyfrowi imigranci, czyli te osoby, które nie grają. No i temat, na który pewnie tutaj Państwo trochę czekacie i na pewno swoje własne doświadczenia chcielibyście o nich może porozmawiać. Mamy tutaj negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych, które są i tego nikt nie ukrywa. Możliwość kompulsywnego grania, czy niekontrolowanego, unikanie kontaktów bezpośrednich z ludźmi, czy właśnie to, o czym Państwo pisali, brak snu. Ważne, by mieć świadomość, że w grach zaszyte są mechaniki opracowane przez superspecjalistów, takie jak mikrotransakcje, czyli te zakupy, które trzeba wykonywać w grze, żeby móc dalej grać, żeby móc osiągać lepsze wyniki, czy łowienie nagród, takie mechanizmy jak hazard, które można w niektórych grach znaleźć i które po prostu uzależniają, tak jak hazard. Ukryte koszty na przykład, czyli rzeczy, które podczas gry będzie trzeba zakupić, albo nie będzie trzeba, ale zazwyczaj jest zaprojektowana, żeby nas skłonić, żeby nas zachęcić do tego, żeby kupić sobie nowy sprzęt czy nowe ubranie.
Ważne rzeczy, o których nie mają dzieci świadomość, to świadomości, to przekazywanie prywatnych danych, czy też to, że podczas gry w trybie multiplayer, gdy do gry dołączają osoby, obce osoby na platformie, choćby w takiej grze jak właśnie Roblox, można się zetknąć z sytuacjami, że niekorzystnymi dla dzieci i młodzieży, prawda? Czyli jakimiś zachowaniami, które są dla dzieci i młodzieży no po prostu złe. Widziałam, Państwo pisali w swoich komentarzach o tym, więc myślę, że za chwilkę, jak dojdziemy do pytań, będziemy mogli o tym porozmawiać. No i taka mechanika jak FOMO, to pewnie o FOMO już Państwo słyszeli w kontekście swojej własnej obecności w internecie, czyli fear of missing out, obawa przed tym, że nas coś ominie, prawda? I ciągle sprawdzanie komórki. Szybko na temat dobrych praktyk, tutaj dekalog dla rodziców, grajcie razem, tak? Kontroluj treści, ucz o równowadze między grami a innymi aktywnościami, bądź pozytywny. I tutaj bardzo Państwa proszę o nastawienie pozytywne, ponieważ z negatywnym nastawieniem, jak siadamy do stołu, do rozmowy z dzieciakami, to nie możemy liczyć na to, że się dogadamy, bo dla nich gra stanowi bardzo dużą część życia i jest super ważna i widzą ją inaczej niż my, więc postarajmy się spojrzeć na nią przez oczy naszych dzieci. Co dalej? Tutaj dla Państwa przygotowałam takie narzędzie, które można wykorzystać z dziećmi. Wniosek o aplikację, to nie jest mój pomysł, a tam link do tego, skąd jest zaczerpnięty, również Państwo znajdą. Chodzi o taki wysiłek, żeby dziecko włożyło wysiłek w to, aby przeanalizować aplikację czy grę, którą chce ściągnąć, i zastanowić się nad tym, na przykład, czy będzie w niej występować anonimowo, czy jakieś dane będą udostępniane, czy może się tam wydarzyć coś niewłaściwego, żeby mieć świadomość zanim to się wydarzy. I taki wniosek o aplikację, Państwo sobie zobaczą, jest podlinkowany, można ściągnąć z dzieckiem czy z uczniami, wykorzystać. Również zachęcam Państwa do podjęcia tematu kontroli rodzicielskiej, gdzie można tutaj na tej stronie, która jest podlinkowana, mogą Państwo sprawdzić, dostać, znaleźć przewodniki na temat tego, jak krok po kroku ustawić kontrolę rodzicielską na poszczególnych urządzeniach, czy w różnych grach, czy platformach takich jak, takich jak Discord na przykład. Te przewodniki są po angielsku, ale zalinkowałam tutaj Państwu fajny tłumacz, do którego można po prostu wrzucić dokument i on nam przetłumaczy go błyskawicznie. Więc nie ma znaczenia, czy te przewodniki są po polsku. Więc zachęcam do polubienia tej strony, na której znajdziecie te przewodniki, i one są dodawane regularnie. Ja tam zaglądam, więc mam świadomość, że to są w miarę świeże rzeczy. I ostatnia rzecz, do której Państwa zachęcam, do odwiedzenia Padletu, to znaczy takiego repozytorium, w którym zebrałam dla Państwa te różnego rodzaju, proszę bardzo, różnego rodzaju materiały związane z grami, związane z graniem. To też jeszcze tutaj pokażę Państwu, jak to działa, tylko trzymam na szybciutko to udostępnianie. Ten link chciałam Państwu pokazać. Tutaj mamy zebrane różnego rodzaju materiały, czy to raporty, czy przewodniki, czy te czy PEGI, o którym wcześniej mówiłam. Jest też kilka fajnych filmików, które warto zobaczyć na temat gier i na temat tego, co o grach mówią specjaliści, badacze. A tutaj ROK, kanał rodzica, który jest sam graczem i o grach pisze, mówi, pisze i rodziców uświadamia. Więc link do repozytorium również będą Państwo mieli cały czas. Zachęcam do tego, żeby sobie
tę prezentację zapisać, w sensie takim właśnie, że za link, ten link zapisać i do niej wracać. I myślę sobie, że na tę chwilę to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć odnośnie tej prezentacji. Myślę, że będzie czas teraz na kilka pytań. Ok, widzę pytanie, którą kontrolę rodzicielską pani poleca? Ja myślę, prezentując kontrolę rodzicielską i mówiąc o niej, miałam na myśli kontrole rodzicielskie, które są gotowe, które są do wykorzystania i zapewnione przez twórców konkretnych platform. Czyli jeśli dziecko korzysta i gra na PlayStation na przykład, tak, to tutaj w tej prezentacji, na tej stronie, którą Państwu pokazałam, można znaleźć instrukcję krok po kroku, jak przygotować konsolę do tego, żeby dziecko mogło grać właśnie na konsoli PlayStation. Konkretne są podane modele, tak, czyli jakby, czy tam PlayStation 4 czy 5. To mam na myśli kontrolę rodzicielską w konkretnych platform, tak? Czyli nie zewnętrznej jakiejś aplikacji czy narzędzia, za które trzeba dodatkowo płacić, tylko żeby mieć świadomość, że te platformy, na których Państwa dzieci są, mają takie narzędzia, same takie narzędzia zapewniają, a rodzice nie mają świadomości, użytkownicy nie mają świadomości. W związku z tym ten link dla Państwa i gdzie można poszczególne platformy sobie po prostu ustawić dla dziecka, tak? Czy właśnie, czy to PlayStation, czy tam Discord, czy jakieś inne Xboxy. Nie wiem, czy to pytanie odpowiada czy ta odpowiedź Panią satysfakcjonuje. Zobaczmy, czy jeszcze... Ja zapraszam Państwa teraz, właśnie można tutaj na czacie zadawać już pytania. Ja Pani Agnieszko chciałam też w międzyczasie dopytać jeszcze, będziemy jeszcze czekać na kolejne pytania, gdyby mogła Pani dopowiedzieć jeszcze o tej stronie Peggy Info, czy ja dobrze rozumiem, że tam nie znajdę na przykład gry, która jest tylko w aplikacji do ściągnięcia na komórce, albo jakiejś takiej grze internetowej, że tam znajdę tylko gry takie właśnie typu, jak białkowe. Pani białkowe. Tak? No to pytanie, gdzie ewentualnie szukać informacji, jeśli właśnie mamy grę taką typowo komórkową, bo czasem dzieci grają też w takie gry, ja widzę też, że do mnie przychodzą dzieciaki i mają takie gry pościągane po prostu w formie aplikacji. Czy gdzieś też jako rodzice możemy znaleźć takie informacje o takich grach? Tak, zdecydowanie. To znaczy, tak jak powiedziałam, jeżeli jakaś gra staje się popularna, modna wśród dzieci, albo jest po prostu bardzo fajna i dla nich jest ciekawa i staje się, że tak powiem, wiralem, to od razu na temat tej gry pojawia się mnóstwo różnego rodzaju materiałów na YouTubie. I do YouTuba Państwa odsyłam. To znaczy tak, nigdy nie jest tak, że aplikacja nie jest oznaczona. To, że my jej w Peggy nie jesteśmy w stanie wyszukać, to nie znaczy, że ona, że podczas zakupu na przykład w sklepie Play nie będzie napisane. Tam powinno być napisane przy każdej grze, jaki wiek jest rekomendowany, więc to nie jest wymówka. Natomiast dla mnie zawsze działa właśnie przeglądanie YouTube'a, bo jeżeli zapytamy dziecka, w jaką grę gra, i znajdziemy sobie na YouTubie, czy to będą właśnie gameplaye, że sami zobaczymy, jak wygląda gra, czy znajdziemy osobę, która komentuje, to od razu jesteśmy w stanie sobie wyrobić na ten temat opinię, prawda? Też jakby jako rodzice musimy podchodzić krytycznie do tego, dlatego ja bardzo zachęcam do oglądania takich materiałów, bo można czasem się natknąć na sytuację, gdzie wylewa się dziecko z kąpielą, co oznacza, że straszy się na przykład na temat Robloxa, bo tam się pojawiają jakieś powiedzmy niebezpieczne czy sytuacje nieodpowiednie dla dzieci. To jest jak ze wszystkim, prawda? Mamy młotek, który może służyć do wbijania gwoździ i do tego został zaprojektowany, ale może zostać również przez kogoś źle wykorzystany i można komuś nim zrobić krzywdę, więc tak to też jest z grami, że mogą stanowić fantastyczne narzędzie
na przykład narzędzie edukacyjne, tak jak Minecraft, ale mogą jacyś nieodpowiedzialni czy po prostu źli ludzie nagrywać filmiki, w którym w Minecrafcie dzieją się rzeczy nieodpowiednie dla dzieci, prawda? Więc taki temat, to nie jest prosta sprawa, prawda? Nie możemy zero-jedynkowo do tego podchodzić, no. Tak jak powiedziałam, sprawdzać dokładnie, bo zwykle powinno tak być, że aplikacja jest opisana w sklepie, dla kogo, dla jakiego wieku jest przeznaczona, nawet jeżeli nie mamy jej na PEGI. Dobrze. Dobra. Co zrobić? Pytanie. Co zrobić, kiedy dziecko się złości i nie chce odejść od komputera? Kiedy należy udać się do psychologa? To jest, ja nie wiem, czy ja mogę się wypowiadać w ten sposób, ponieważ ja jestem nauczycielką i mamą, nie jestem terapeutą, nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o psychologię. Natomiast świadomość tego, że dla dziecka rozstanie się z grą jest traumą, oznacza, że za dużo potrzeb dziecka jest realizowanych za pomocą tego narzędzia. Tak? Czyli to, co się dzieje w grze, stanowi, zaspokaja potrzeby dziecka, takie potrzeby przynależności, potrzeby znaczenia, robienia czegoś ważnego, dokonywania jakichś osiągnięć. To są rzeczy, tak jak Państwu mówiłam, są największe mózgi zatrudnione do tego, żeby tak grę zaprojektować, żeby te potrzeby realizowały. Natomiast już nasza głowa w tym, i to trzeba zrobić, zanim dziecko siądzie do komputera, tak? Dlatego te zasady, o których tak wszyscy mówią, żeby być konsekwentnym, że ważne, żeby te zasady ustalić, zanim to się dzieje, zanim to się zacznie dziać, prawda? A więc jeżeli się nie udało tego zrobić, jeżeli te sytuacje są dla rodziców i dla rodziny traumatyczne i już niemożliwe do rozwiązania, czyli rozmową, że się nie da z dzieckiem tego ustalić. Ja absolutnie nie jestem fanką takich rozwiązań ostrych, że się zabiera sprzęt albo odłącza dziecku internet albo coś. To jeżeli te sytuacje są takie, że czują Państwo, że już sami sobie z nimi nie dajecie rady, to ja absolutnie bardzo zachęcam do spotkania ze specjalistą, albo najpierw po oglądaniu na YouTubie filmików ze specjalistami, którzy się zajmują uzależnieniami czy tym, bo tutaj mamy do czynienia pewnie z sytuacją to się nazywa zaburzenie gamingowe, no ale żeby zaburzenie gamingowe mogło być zdiagnozowane, to takie zajścia, takie sytuacje muszą się utrzymywać przez co najmniej rok. A więc jeżeli przez rok Państwo widzą, że nic się nie zmienia i sytuacja jest trudna, to konsultacja, wydaje mi się, nie ma się nad czym zastanawiać. Tak, zabezpieczenia to jest fikcja, bo 12-latek bez trudu obchodzi każde zabezpieczenie. Zakłada nowe konta, znajduje inne źródła internetu. Tak. To nie jest, ja wiem, że to nie jest pytanie, bo tutaj nie mamy znaku zapytania na końcu, natomiast to ja nie jestem w stanie pomóc. To znaczy tak, zdaję sobie sprawę z tego, że młodzież i dzieci są teraz znacznie sprawniejsze i lepiej radzą sobie z technologiami niż my dorośli, więc no co ja mogę powiedzieć? Ja sama nie jestem w stanie w takiej sytuacji rozwiązać, ponieważ ja pewnie moje umiejętności są mniejsze i niższe niż tego młodego człowieka. Natomiast jako nauczycielka mam doświadczenie wieloletnie z uczniami tego rodzaju, którzy byli w stanie zhakować moje testy online'owe i tak dalej. No, że przed nimi po prostu rozpościera się bardzo, bardzo pozytywna przyszłość zawodowa, ponieważ często zajmują się IT, lądują po prostu w firmach IT, co nie jest chyba najgorszym rozwiązaniem. Więc jakby takie ćwiczenie, spojrzenie pozytywne na to, że takie ćwiczenie dziecko po prostu w wieku 12 lat jest w stanie sobie zafundować,
Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że jako rodzice stajemy się wtedy po prostu bezradni. No. Więc nie jestem w stanie pomóc w tym momencie. ChatGPT. To jest w ogóle fajny temat na osobny webinar, mi się wydaje. I jestem bardzo dużą fanką czata, ponieważ pomaga. Rozmawiałam na jego temat z różnymi osobami, z nauczycielami, z naukowcami, którzy od razu rzucili się na niego, żeby szukać błędów, a okazało się, że im samym pomaga w pracy. Więc ja myślę sobie, że z nim jest tak, że on będzie dla nas nie tylko ChatGPT, prawda, tylko generalnie takie rozwiązania, gdzie są duże modele matematyczne zaangażowane. One są po to projektowane, żeby nam pomagać, więc będziemy, jeżeli sami wymyślimy mądre rozwiązanie, jak one mogą nam pomagać, to, a już to się dzieje, już mądrzy nauczyciele nad tym debatują i produkują materiały, jak korzystać z czata, żeby miał wartość edukacyjną, więc absolutnie jestem fanką, natomiast jestem też fanką, tak jak Państwo pewnie się zorientowali, ustalenia wcześniej pewnych zasad i przemyślenia, co się może wydarzyć i żeby sobie nie zaszkodzić, więc podejście takie, gdzie nie można puszczać samopas, powiedzmy, takich różnych działań związanych ze sztuczną inteligencją, raczej powinny być kontrolowane i pod świadomym okiem specjalistów rozwijane. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie wiem, Pani Agnieszka, mam pytanie o prezentację, to jeszcze dodam to, co Pani też na początku mówiła, że ta prezentacja jest dostępna. To nagranie naszego webinaru znajdą Państwo na Facebooku oraz na YouTubie i można sobie wtedy z tego slajdu początkowego, ja zaraz go Państwu jeszcze raz wyświetlę. Pani Agnieszka specjalnie stworzyła taki krótki, prosty link i wtedy można sobie wpisać ten link w wyszukiwarkę i wtedy ta prezentacja jak najbardziej będzie dostępna i oczywiście można też cały czas korzystać z tego nagrania na YouTube, na Facebooku, więc jakby do tego można będzie po prostu wrócić, bo ja zdaję sobie sprawę, że dużo tego było, bo tak jak Pani Agnieszka powiedziała, jakby program był ambitny, więc tutaj na pewno z perspektywy rodzica ja też sobie myślę, że jakby do tych rzeczy trzeba pewnie wrócić, doczytać sobie właśnie, gdzieś tam uzupełnić tą wiedzę. Ja mam nadzieję, że chociaż pootwierała tutaj Pani Agnieszka pewne tematy Państwu, że będzie Państwu łatwiej odnaleźć się po prostu w tym temacie, zwłaszcza, że tak jak rozmawiałyśmy z Panią Agnieszką przed tym webinarem, no to ten świat gier bardzo dynamicznie się zmienia, prawda? Jakby dzieci przychodzą do nas, jakby Minecraft jest szczególnie długo, mam wrażenie, ale Roblox czy jakieś inne, za chwilę pojawią się inne nazwy nam dorosłym, starszym, nieznane. I tutaj właśnie fajnie, że pojawiły się narzędzia, gdzie można to po prostu znajdować, więc ja też tutaj dziękuję, że Pani nam pootwierała różne ścieżki, gdzie tutaj można szukać. Widzę, że chyba nie ma więcej pytań. Jeśli Państwo chcą, to oczywiście zachęcam do podzielenia się tutaj z opinią. Proszę też powiedzieć, oprócz tego, że całość była super, bo oczywiście tutaj ja też mam takie zdanie, że było bardzo fajnie. Proszę powiedzieć, które narzędzia też dla Państwa są pomocne, bo to dla nas szczególnie ważne jest też, planując webinary, później patrzymy sobie też, co Państwo mówią, które rzeczy dla Państwa są przydatne, więc to też nam później pomaga układać kolejne spotkania dla Państwa z takimi specjalistami jak Pani Agnieszka dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ja widzę pytanie, o jaką grę ja polecam. Ja w ogóle bardzo mocno polecam Minecraft. To jest moim zdaniem genialne narzędzie. Już pomijam te materiały, które można od Microsoftu dostać jako nauczyciele i prowadzić zajęcia nie tylko programowania, ale bardzo wielu innych przedmiotów. Można zajęcia takie wręcz związane z tymi miękkimi umiejętnościami wyprowadzić na Minecrafcie, w Minecrafcie właściwie. Dużo frajdy daje i duże poczucie sprawczości, więc zawsze zachęcam do Minecrafta. Też można dużą kontrolę nad tym mieć, jak się stworzy własny serwer i dzieciaki grają po prostu na tym serwerze. Więc Minecraft z mojej strony. Ja Państwa bardzo jeszcze chciałam zachęcić, bo widzę, że się już Państwo żegnacie. Ja przygotowałam grę taką, gdzie moglibyście się sprawdzić, taki quiz, gdzie moglibyście się sprawdzić i Waszą wiedzę na temat trochę rynku gier.
jaka jest przyszłość dla nas związana z grami, ponieważ gry tutaj ten temat się prawie nie pojawił, natomiast one stanowią ogromny rynek biznesowy po prostu, a Polska jest, no nie ukrywajmy, bardzo ważnym krajem, w którym powstają duże tytuły. Tutaj widziałam, pojawił się na przykład Wiedźmin i jest mnóstwo firm i dużych i mniejszych w Polsce, które bardzo dobre gry tworzą i od wielu lat są na rynku, i to nasi polscy deweloperzy, czyli po prostu programiści, tworzą te gry, więc jest duży potencjał, duża szansa na to, że wasze dzieci chciałyby albo mogą takimi twórcami gier zostać. Dlatego ten quiz, który tam, linka państwu wkleiłam, jeszcze raz wklejam, jak macie ochotę zagrać, tam jest kilka danych na temat, statystyk na temat tego właśnie, jakie pieniądze są związane z rynkiem gier, czy to tworzeniem gier, czy graniem w gry, mowa o sporcie, czy właśnie relacjonowaniem, tak zwanym streamingiem. Bo z każdą z tych branż, z każdą z tych dziedzin wiążą się ogromne pieniądze, a więc to, że dziecko gra i spędza dużo czasu grając, spróbujmy na to spojrzeć inaczej. Może ono w ten sposób przygotowuje się do przyszłości, do swojego po prostu zawodu. Więc to też jest fajny temat na webinar, w ogóle na spotkanie z rodzicami, przyszłość i tematy, wydaje mi się, jakie dzieci interesują, kim by chciały zostać, jakie potencjalnie zawody dla nich w przyszłości na nich czekają. Więc ja super państwa zachęcam do tego quizu, on będzie otwarty przez parę dni, więc myślę sobie, że zobaczycie swoje wyniki, tam się nie można jakby nic przykrego was nie spotka, więc to taki fan tylko. Bardzo dziękuję za spotkanie, że państwa zainteresował ten temat i mam nadzieję, że będziecie go zgłębiać, bo to, tak jak powiedziałam, jesteśmy dużą, mamy dużą lukę, jest między nami dorosłymi, a takimi dorosłymi jak ja to już w ogóle, duża luka wiedzowa między tym, co gry mogą i jaki jest ich potencjał, więc zachęcam państwa, no i oczywiście zachęcamy na następne webinaria dla dorosłych. Tak jest, dokładnie, ja jeszcze też dopowiem, tutaj akurat wyświetliłam dwa kolejne webinary, bo tutaj spotykamy się dzisiaj głównie z rodzicami, natomiast też 26 maja będzie webinar, jak wykorzystać smartfon na lekcjach szkolnych, myślę, że trochę powiązane, tutaj pani Agnieszka też akurat zna doktora Tomasza Tokarza, który będzie ten webinar prowadził, być może ktoś z państwa też Tomka kojarzy, bo już z nami też kilka rzeczy robił, pojawiał się na konferencji Uniwersytetu Dzieci Inspiruje do Nauki i Rozwoju, więc także zapraszam już też państwa na ten końcowo-majowy webinar, gdzie będziemy trochę te online, w cudzysłowie oczywiście, kontynuować. Natomiast 26 kwietnia kontynuacja tematu, będziemy o starszych dzieciach mówić, mówiliśmy tutaj ostatnio o młodszych, jak przeciwdziałać depresji u dzieci i młodzieży oraz wspierać ich odporność psychiczną z panią dr Martą Józefowicz. I zapraszam także temat... dla nas, dla rodziców, jak zachować pasję będąc rodzicem. Tutaj dzisiaj rozmawialiśmy o pasji dzieci, a postaramy się 10 maja porozmawiać o pasji nas, rodziców. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Przypominam też, że jeśli państwo chcą, to można wesprzeć fundusz stypendialny dla dzieci, które mogą realizować program Uniwersytetu Dzieci i chodzić na nasze zajęcia, które odbywają się w soboty w 3 miastach w Polsce, ale także online. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy ponad 24 tysiące. Średnia wartość takiego stypendium to około 500 zł. Za wszystkie państwa wsparcia oczywiście bardzo dziękujemy. I na koniec też dziękujemy, że te webinary mogą się w ogóle odbywać dzięki programowi Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki. Dziękuję, że państwo z nami byli. Jeszcze raz dziękuję pani Agnieszce. I do zobaczenia na kolejnych webinarach. Olu, wklej tutaj proszę, o już widzę, że wkleiłaś link. Przypominam, że nagranie będzie dostępne, myślę, że najpóźniej w piątek na naszym kanale na YouTube. Można do tego wrócić też na naszym kanale na Facebooku. A bezpośrednio po wydarzeniu dostaną państwo certyfikat z tego wydarzenia, który będzie dołączony do maila automatycznego z Click Meeting. Ja państwu jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję 26 kwietnia.